Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to również okazja do tego, aby na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapoznać się z modułowym systemem broni strzeleckiej. Jest z nami pan Krzysztof Kozieł, specjalista, który opowie o tym, o czym wszyscy już mogliście przeczytać, a teraz możecie to zobaczyć. Tak jest, mamy tutaj cały system modułowej broni strzeleckiej, a dokładnie akurat przed naszymi oczami jest tutaj układ bullpupa, gdzie mamy zaprezentowane wszystkie jego wersje rozwojowe, czyli poczynając od karabinka podstawowego, karabinka granatnika, poprzez subkarabinek, karabinek wyborowy, jak i karabinek wsparcia. Cała istota tego systemu polega na stworzeniu takiej konstrukcji, w której jednym elementem bazowym, którym jest komora zamkowa, możemy zrobić obydwa układy. Komora zamkowa pozwala nam także na łatwe wymiany lufy. Mamy lufy, tak jak tutaj widać, krótkie, aczkolwiek może to, co powiedziałem, widać, jest zbyt eufemistyczne, bo to, czego nie widać dokładnie. Tutaj akurat jest lufa, która jest bardzo krótka, 10-calowa, zakrywana całości komorą zamkową i jednocześnie łożem, ale taka wersja karabinku pozwala nam na ewidentne wykonywanie zadań w pomieszczeniach zamkniętych, ale przede wszystkim predysponuje ten karabinek jako broń do utrzymania w wozach bojowych, gdzie taka broń jest ewidentnie bronią wsparcia, a nie bronią bezpośredniego rażenia. Wiadomo, że jeżeli załoga czołgu swoim takiego jak Twardy, czy załoga czołgu takiego jak Leopard walczy swoją wielką armatą. Natomiast kiedy taki czołg ulegnie uszkodzeniu, bądź kiedy zatrzymujemy się w boju i mamy w niej przerwę, potrzebujemy wyciągnąć taką broń, żeby mieć bezpieczne położenie. Teraz sama ta broń, a właściwie całe układy pozwalają na dogodne wykorzystanie tej broni zarówno przez strzelców prawo i leworęcznych. To jest główna też idea tego układu, czyli zarówno manipulatory takie jak dźwignia wypinania magazynka są umieszczone dla strzelców prawo i leworęcznych. Podobnie jeżeli chodzi o napinacz, który jest umieszczony także z obu stron. Jedyną różnicą jeżeli chodzi o strzelców prawo-leworęcznych jest konieczność dostosowania broni do wyrzucania łusek na prawą bądź na lewą stronę. Natomiast przygotowanie takiego rozwiązania stanowi dosłownie kilka minut. Wymaga tylko i wyłącznie wyciągnięcia suwadła, wyjęcia samego zamka i jego przekręcenia o 180 stopni. Także jest to czynność niezmiernie łatwa. Co charakterystyczne też tej broni, poprawiające znacznie ergonomię i szybkość działania na niej samej, to jest to, że karabinki te działają, a właściwie zasilane są z magazynków stanagowskich, czyli magazynków zgodnych z systemem AERA, co pozwala na wprowadzenie do broni zatrzymywania zamka po ostatnim strzale. Czyli kiedy wystrzelimy ostatni nabój, zamek tym zostaje w tylnym położeniu, możemy łatwo magazynek wypiąć z przodu i przy jego podpinaniu w układzie bullpupa mamy możliwość automatycznie zwolnienia zamka i szybkiego wprowadzenia naboju do komory nabojowej i bardzo szybkiego wprowadzenia broni do walki. Podobne rozwiązanie jest stosowane także w systemie klasycznym, przy czym w systemie klasycznym ta dźwignia zwalnienia zamka znajduje się tuż z przodu, czyli przy kabłąku, czyli wszystkie ruchy, które dokonujemy, dokonujemy w obszarze tylko i wyłącznie samego kabłąka, czyli przełącznik rodzaju ognia, dźwignia zwalnienia magazynka, jak i przez dźwignia zwalnienia zamka znajdują się bardzo blisko siebie, co jest bardzo ergonomiczne. Sam przełącznik rodzaju ognia jest zdublowany także na dwie strony. Oczywiście umożliwia asymetryczne stosowanie przełączników. W tej chwili są położone dokładnie takie same, ale jeżeli użytkownik sobie tego życzy, może wymienić także ten moduł na inne rozwiązanie, krótsze bądź dłuższe. Co to daje? Daje to to, że w momencie, kiedy chcemy odbezpieczyć broń, robimy to kciukiem, natomiast w momencie, kiedy zabezpieczamy, robimy to palcem wskazującym. Także jest to szybkie, intuicyjne działanie. Systemy celownicze w tej broni są montowane bezpośrednio na szynę Picatinny, czyli nie ma zwykłych mechanicznych przyrządów, tylko przychodzimy w nowoczesność, jaką jest stosowanie różnych kolimatorów bądź kombinacji przyrządów optoelektronicznych. Też jednym z modułów, który jest dosyć istotny w zakresie tej broni, jest moduł granatnika. Moduł granatnika umożliwia nam zwalczanie celów lekko opancerzonych bądź też zwalczanie celów grupowych. Czyli jest to ewidentnie wtedy broń wsparcia. Jeżeli mamy taki jeden karabinek w naszej drużynie strzeleckiej, pozwala nam to zwiększyć zakres naszych działań. Oczywiście też mamy to, co powiedziałem wcześniej, dla takiej drużyny specjalne rozwiązanie. Rozwiązanie, w którym jest lufa precyzyjna, która pozwala na eliminację celów o znaczeniu strategicznym właśnie dla poziomu drużyny.
Poprzez taką lufę możemy strzelać na odległość, nie tak jak w przypadku wersji podstawowej, na 600 metrów, ale możemy zwiększyć tą precyzję strzelania i tym samym przy amunicji 5,56 oddawać strzały na jedną odległości 800 metrów. Także jest to w zupełności wystarczające do prowadzenia działań. Oczywiście takie rozwiązanie wymaga także innego mechanizmu spustowego, który w tej chwili jest opracowywany u nas w fabryce. Ten mechanizm spustowy będzie miał tylko dwie pozycje przełącznika rodzaju ognia, czyli pozycja zabezpieczoną i ogień pojedynczy, ale co ważne, będzie posiadał możliwość regulacji siły spustu, jego długości, jak i tak samo dostosowanie samego języka spustowego, czyli wszystko, co wpływa na komfort użytkowania tej broni i na zwiększenie precyzji oddania strzału. Kolejnym elementem, który jest bardzo ważny także dla współdziałania drużyny, jest karabinek wsparcia, jakim dokładnie jest karabinek maszynowy zasilany magazynkowo. Zawsze w momencie, kiedy następuje jakiś kontakt ogniowy, musimy przytłoczyć przeciwnika ogniem, żeby dać szansę rozlokować się naszej drużynie, żeby przejąć inicjatywę w trakcie walki, bądź kiedy jest sytuacja bardzo niebezpieczna, przytłoczyć przeciwnika ogniem, żebyśmy mogli się wycofać. No i mamy takie rozwiązanie, gdzie jest także lufa ciężka o zwiększonej pojemności cieplnej. Magazynki wtedy mamy stosowane także pudełkowe, ale nieco innego rodzaju, czyli nie tak jak widać tutaj 30-nabojowy, tylko magazynki 60-nabojowe, które akurat są predysponowane do systemu układu bullpupa i to są największe, jakie mogą być stosowane. Natomiast w systemach klasycznych dochodzą magazynki o pojemności 100 nabojów bądź 150, czyli magazynki bębnowe. W układzie bullpupa one też mogłyby być podłączone, ale nie byłyby wygodne w użytkowaniu. Sam karabinek, tak jak widać, jest naprawdę kompaktowy, miły w użytkowaniu. No i przede wszystkim na bazie tych modułów, które posiadamy, pozwala na rozszerzenie całej konfiguracji, nie tylko do układu bezkolbowego, ale także do układu kolbowego. W ramach także tych rozwiązań mamy karabinek dla wojsk reprezentacyjnych, gdzie jest po prostu przygotowana broń do wykonywania tych czynności, które z reguły właśnie ci żołnierze robią, czyli reprezentują nasz kraj poprzez dumne prezentowanie polskiej broni, polskiego munduru, ale także oni dokonują akrobacji, czyli cudów z tą bronią. W związku z czym taki karabinek posiada wzmocnioną kolbę, żeby po prostu przy upadku bądź przy uderzeniach mocnych o grunt jej nie uszkodzić. Dodatkowo zostało zwiększone wyważenie tej broni, w związku z czym manipulacje i wszelkie tą bronią ulegają znacznej poprawie. Tak samo sam bagnet został tutaj usprawniony poprzez to, że jest piękny, chromowany, a nie tak jak w tym wypadku, kiedy jest stosowany do broni podstawowej, ma być czarny i on ma być niewykrywany. Przy czym ten nóż bagnet też ma charakterystyczną rzecz, jaką jest właśnie większa charakterystyka noża, a nie bagnetu. Bo co by nie mówić, w większości wypadków żołnierz wykonuje zadania z tym bagnetem podstawowe, takie proste, prozaiczne, życiowe, czyli po prostu czasami musi coś sobie ukroić, posmarować pieczywo, jeżeli jest tak potrzeba, ale biorąc pod uwagę kształt, Pierwotne przeznaczenie jest potrzebne, bo jakby nie było, historia, która pokazuje, że mniej więcej około 3 lat temu także zostały użytkowane bagnety w Afganistanie przez wojska brytyjskie, także trzeba brać takie użycie także pod uwagę. Tutaj także mamy możliwość zaprezentowania na naszym stoisku wszystkich modułów tych broni, modułowego systemu broni strzeleckiej, które pozwalają na pełną konfigurację wyrobu na chwilę obecną. Cały wyrób w tej chwili oczekujemy, że zostanie zaimplementowany do produkcji do końca tego roku, no i cały czas oczekujemy ze strony naszego przyszłego zamawiającego, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, na zamówienia. Czyli możemy powiedzieć, że po prostu widzimy przed sobą wysoko specjalizowane, uniwersalne narzędzie pracy polskiego żołnierza na miarę XXI wieku, zakładające ergonomię i no i przede wszystkim polskie. Tak, przede wszystkim polskie, ale o wysokim stopniu zaawansowania. To, co osiągnęliśmy teraz przy modułowym systemie broni strzeleckiej, możemy śmiało powiedzieć, że jest jedynym rozwiązaniem na świecie. W tej chwili owszem, pojawiają się rozwiązania światowe, gdzie mamy rozwinięcie systemu broni w układzie bullpupa albo w układzie klasycznym, ale nikt nie osiągnął do tej pory takiego stopnia technologii, ażeby uzyskać rozwinięcie pełnego systemu w obydwu układach. A dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że przez łatwowymienne lufy możemy także w przyszłości wprowadzić nowe kalibry, co poszerza rynek zbytu i tym samym zainteresowanie przyszłych klientów. O to chciałem zapytać, dlatego że od pewnego czasu dyskutuje się o niedoskonałościach kalibru 5,56, który jest standardowym nabojem pośrednim NATO. I gdyby zdecydowano się na ten nabój 6,7 mm albo jakikolwiek inny, no to wszystkie starania poszłyby na bok, a tymczasem okazuje się, że jesteśmy w stanie tą broń
przystosować do kalibrów, które albo już są testowane, albo dopiero się pojawią. Dokładnie tak. W tej chwili, jeżeli chodzi o obszar gniazda magazynka i tym samym wymiary po prostu tejże amunicji, możemy śmiało powiedzieć, że ten karabinek można bardzo szybko dostosować do najbardziej rozpowszechnionych kalibrów, czyli 7,62x39 bądź 5,45x39. To są dwa kalibry rosyjskie, ale można śmiało powiedzieć, że około 75% świata na nim pracuje. Jeszcze z tego korzysta, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o kalibry przez Pana wspomniane, także należy pamiętać, że właśnie to są kalibry wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych, a tamci ludzie jako pragmatycy wiedzą o tym, że także nie należy przekraczać wymiarów gniazda magazynka, żeby sobie nie komplikować życia. W związku z czym wchodzimy tylko wtedy poprzez wymianę samej lufy, której wymiary zmieniają się łącznie z komorą nabojową, ale zmienia się także układ gazowy, który jest zaimplementowany na samej lufie. Natomiast samo suwadło praktycznie nie ulega zmianie, zostaje takie samo, a ulega zmianie ewentualnie jeden element, jakim jest sam zamek. Także kompilując te trzy elementy, możemy uzyskać broń, która jest zasilana nową amunicją, doskonalszą, spełniającą oczekiwania pola walki i tym samym klienta. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Również dziękuję bardzo.